1 stycznia o godzinie 15:45 urodziło się pierwsze dziecko w 2024 roku w Ostrowieckim Szpitalu. To chłopiec, który przyszedł na świat siłami natury. Kolejne dni dla personelu z oddziału położniczego były również pracowite. Wczoraj dowiedziałem się, że było pięć porodów w ciągu jednego dyżuru. No to. No miejmy nadzieję, że wchodzimy w 2024 rok yy, z dużo większą liczbą urodzeń, niż to było wcześniej po prostu. W 2023 roku w Ostrowieckim Szpitalu urodziło się 356 dzieci, z czego 142 maluchy to nowi obywatele Ostrowca Świętokrzyskiego.